może przeszkadzać zawodnikom przy wejściu w drugi łuk. Tak. I tak może być, bo to słoneczko teraz mocne, prawda? Zdecydowanie. Jak im dalej będziemy tutaj spoglądać na te zawody, tym to słońce będzie niżej i tym trudniej będzie się nam tutaj, nam, zawodnikom na tych zawodach jechało, wchodząc w drugi wiraż. Kto poradzi sobie z żużlowcami, z rywalami, ze słońcem? Oto jest pytanie. Dziewiąty wyścig dnia, który rozpoczyna trzecią serię rywalizacji po dwóch. Kołodziej i Zmarzlik jako współliderzy. A w dziewiątym przed Pełskim czerwonym, Przemek Pawlickim niebieskim, Lampart białym i Tobiasz Pusielak żółtym. Jedziemy. Trzecia seria rywalizacji. Ruszamy. Kto tutaj rozpocznie od trójki? Za chwilę się okaże. Równiuteńko prawie cała czwórka, ale już na pierwszym miejscu. Właśnie kto z tej ciasnoty na pierwszym oku? Chyba jednak Przemek Pawlicki. On w niebieskim, ale wszedł mu tutaj ostro piką przed Pełski. Pawlicki leży, ależ to było ostre wejście. Pytanie, czy ten upadek był dużą, bardzo dużą konsekwencją tego wejścia przed Pełę. Za chwilę to zbadamy.